swym ha, które unosi się nad stołem, gdzie obradują szefowie ferajny, rozważając, gdzie by tu zrzucić bombę. Ech, jakże silne są korpusy jabłka naszej pani, wspaniała i krwawa stara dyskordia. Nikt nie zaprosił jej na imprezę, którą urządzali na szczycie otchłani. Rzuciła więc złotym jabłkiem i dała im popalić, tak że się nie pozbierali. Zbierają teraz resztki złotego kielicha, lecz na nic, gdyż teraz cały nektar zeń już wycieka. Ech, jakże silne są korpusy jabłka naszej pani, wspaniała i krwawa.